Kolejny raz spotykamy się na jednym z bełchatowskich parkingów. Tu wolontariusze z Fundacji Bia Hero i profilu worldnews.pl zaprezentowali nam kolejny już terenowy samochód. Chcielibyśmy się dzisiaj nieco pochwalić, bo z Bełchatowa dzisiaj rusza drugi samochód. Przy współpracy z Fundacją Bia Hero i przedstawicielką, założycielką Fundacji Martą Małecką mamy przyjemność podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w zbiórkę na rzecz zakupu samochodu, który lada dzień, mamy nadzieję, trafi do Bachmutu, do naszego kolegi Wasyla, który zwrócił się do nas o pomoc. Mamy nadzieję, że tak szybko zebrane pieniądze przy wsparciu oczywiście Fundacji Bia Hero i portalu worldnews.pl zaowocują, że ten samochód będzie służył ukraińskim żołnierzom. To bardzo ważne, żebyśmy pomagali Ukraińcom. Ukraińcy dzisiaj w ramach idei za wolność naszą i waszą walczą z Rosjanami. My wraz z Martą i z wolontariuszami wyznajemy ideę, że każdy zabity rosyjski żołnierz, każdy zniszczony rosyjski czołg to bezpieczniejsza także Polska. I tego typu działania prowadzimy i wspieramy. Warto tutaj podkreślić, jak działa Fundacja Bia Hero, ale o tym chciałbym, żeby powiedziała założycielka tej fundacji, Marta Małecka. Cześć, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Dla nas jest to wspaniałe doświadczenie, że można tak szybko zebrać środki na auto, które będzie realnie wspierało obronę kraju, który został najechany przez Rosję. Dla Fundacji Bia Hero to jest samochód numer 85, który przekazujemy przez ostatnie 12 miesięcy. Kiedy zaczynaliśmy, 27 lutego pojechałam sama w Ukrainę w pierwszych dniach wojny. Myślałam, że po prostu jesteśmy bandą szalonych wolontariuszy. W tej chwili, ponad rok później, samochód numer 85 jedzie w piątek i mam nadzieję, że do końca weekendu znajdzie się pod Bachmutem. I nie byłoby to możliwe, gdyby nie Mateusz, gdyby nie War News, ale też gdyby nie to, że Polacy rozumieją, że to nie jest wojna Ukraińców. To jest po prostu wojna cywilizacji, to jest wojna o nasze wartości. Jako fundacja pomagamy cywilom. Jutro wyjeżdża też w Ukrainę konwój dedykowany dla domów dziecka i dzieci niepełnosprawnych w Chersoniu i w Odessie. Właśnie robimy zakupy za kolejne 20 parę tysięcy złotych. Więc mówię o tym, dlatego że wojna nie ustaje. Ludzie w odległości 8 godzin od tego miejsca cierpią na głód, cierpią na niedostatek i chciałabym bardzo poruszyć wasze serca i zaprosić was do odwiedzenia profili fundacji, bo my tam opisujemy bardzo konkretnie, jakie miejsca, jakie osoby wspieramy, tak jak nie kupujemy samochodów dla wojska, kupujemy samochód teraz dla Wasyla, ale w piątek też jedzie auto dla dziewczyny, która jest żołnierką, która rozminowuje odzyskane tereny. Więc zbieramy dla konkretnych osób i zawsze przekazujemy w ich ręce i bezpośrednio, co myślę, że jest bardzo ważne. Także zapraszam do pomagania, bo absolutnie każdy może być bohaterem.